pani Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw osób niepełnosprawnych, jedna z bohaterek tego filmu. Pani Ewa Lamża, dyrektor zarządzająca Fundacji Kultury Liberty, też bohaterka tego filmu, a właściwie bohaterka pewnego zdarzenia, które w tym filmie zostało nagłośnione, bo organizatorka festiwalu Globaltica, który właśnie jako jedno z takich przedsięwzięć gdyńskich został w tym filmie przedstawiony. Ojcowie założyciele, którzy pojawili się też w filmie, czyli Jerzy Stępień, dziś Uczelnia Łazarskiego, kiedyś prezes Trybunału Konstytucyjnego, a w tym filmie bardzo ważna rola, czyli sekretarz pierwszego zjazdu Solidarności. I pan Andrzej Porawski, który jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, a wiceprzewodniczącym Komisji Programowej pierwszego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność, też w tej roli pojawił się już w naszym filmie. No i wreszcie trójka współautorów tego filmu i jakby to też chyba ważna rola uczestników tego całego przedsięwzięcia, bo to tak naprawdę był nie tylko film, ale pewne przedsięwzięcie, pewne takie zwiedzanie miasta i pokazywanie jego mocnych stron, tak myślę. Chyba chciałbym was przedstawić Kinga Starsierska, która jest z Liceum Jezuitów. Pani Nikola Egwułatu, która jest ze Sportowego Liceum nr 7 i Krzysztof Holkek, który już się w filmie przedstawił, bo jest z 6 Liceum Ogólnokształcącego i wszyscy są z Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i w tej roli też się pojawili. Ja pozwolę sobie, jeśli państwo pozwolicie, usiąść, bo tak będzie nam swobodniej rozmawiać. Tam mamy mikrofony, ja w razie czego będę wspierał te osoby, które będą miały kłopot. Przewiduję też możliwość zabrania głosu przez państwa obecnych na sali. W związku z tym będzie to taka dość szeroka dyskusja. A chciałbym zacząć od tego, co tam się pojawiło na samym początku, czyli takiego spojrzenia od marzeń do rzeczywistości. Chciałbym spytać pana Jerzego Stępnia, czy to było tak, że jak żeście marzyli o tej samorządności w roku 81, to mieliście świadomość, o czym marzycie? Jak patrzy pan na dzisiejszą Gdynię, czy ma pan takie wrażenie, że to jest to, o czym żeście marzyli? No na pewno nie marzyliśmy o czymś konkretnym, prawda, o jakimś konkretnym miejscu. Myśleliśmy raczej o ustroju Rzeczpospolitej, ale chciałbym zacząć od, bo pan powiedział, że jak wracamy do początku tego zdarzenia dzisiejszego, to ja patrzyłem z wielką satysfakcją, z jaką gracją pani Ewa Górska tutaj weszła na estradę. Nie wiem, czy państwo zauważyli na początku. I tak patrzyłem na nie, myślę, ciekaw jestem, czy mnie się to uda też. I też bardzo się spiąłem i tak wszedłem, udało się. Ale bez gracji. Ale bez gracji. Niestety, no oczywiście. Pierwszy Zjazd Solidarności to było wielkie wydarzenie. Ktoś kiedyś nazwał je pierwszym Sejmem Rzeczpospolitej. I tak prawdę mówiąc, tak żeśmy się czuli chyba jak posłowie na ten właśnie taki suwerenny już Sejm Rzeczpospolitej. I w trakcie zjazdu poruszano wszystkie najważniejsze sprawy, no prawie wszystkie najważniejsze sprawy dla życia państwa i w sposób naturalny musiała się także pojawić idea samorządności. Pan profesor Regulski tutaj na filmie mówi o tym, że on w czerwcu właściwie 81 roku zaczął myśleć o samorządzie. Chcę dodać, że go zainspirował w tym kierunku Stefan Bratkowski, taki znany dziennikarz, prawda, który podpowiedział Regulskiemu, żeby się zajął samorządem. Wtedy działało takie konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, którego właśnie Stefan Bratkowski był założycielem. I w ramach tego konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość najpierw zaczęto o tym myśleć. No i zaraz był ten Zjazd Solidarności i siłą rzeczy już na zjeździe było kilka osób przynajmniej takich, które o samorządzie myślały. Tak jak właśnie Andrzej Porawski. W tym momencie chciałbym oddać mikrofon. Panie Andrzeju, ja bym chciał spytać o to właśnie, ponowić to pytanie odnośnie tego marzenia spełnionego, ale też chciałbym spytać o jedną rzecz. W tym filmie pokazaliśmy taki samorząd działający po 20 paru latach, po 23 latach od tych pierwszych wyborów w maju 1990 roku i odnoszę takie wrażenie, że myśmy spojrzeli też na taką no, wspólnotę społeczną, zainspirowani tą nagrodą prezydenta Komorowskiego. I tak mi się wydaje, że dzisiaj samorząd to nie jest tylko to, że raz na 4 lata wybieramy władzę, tylko tak naprawdę codziennie pracujemy nad tą samorządnością. Tylko, że to nie wszędzie jeszcze równo wygląda. Na pewno nie wszędzie wygląda tak dobrze jak w Gdyni. W Gdynia nie przez przypadek dostała tą nagrodę. To my Gdynię jako lidera w tej dziedzinie traktujemy od wielu lat.
Takżeśmy ją zidentyfikowali gdzieś w połowie lat 90. i tak to trwa, a nawet rośnie. Natomiast marzenia, no ja miałem wtedy 30 lat i nie będę tutaj opowiadał moich ówczesnych marzeń, bo nie chcę siać zgorszenia na sali w takim dostojnym centrum w mieście Gdynia. Natomiast te marzenia rzeczywiście nie były aż tak konkretne, dlatego że no, żyliśmy w określonych warunkach i takiej Gdyni, jak jest teraz, nie dało się sobie wówczas wyobrazić. Myśmy chcieli zmieniać ustawę o radach narodowych. Co więcej, ja się w ramach tej ustawy dałem wybrać w 1985 roku do Komitetu Osiedlowego na moim osiedlu, żeby odblokować budowę kościoła, bo ją Rada Osiedla, ta spółdzielcza, blokowała. Także ja przeżyłem na sobie praktycznie również ustawę o radach narodowych. Natomiast te marzenia, one w jakimś sensie dotyczą wolności. I paradoksalnie, jak się patrzy na rozwój samorządu w Polsce, to zaraz po wyborach było najłatwiej, zaraz po tych pierwszych wyborach. Bo zaraz po tych pierwszych wyborach mieliśmy taką oto sytuację. Były ważne sprawy, które działy się w Warszawie i była Polska gminna, którą w Warszawie się kompletnie nikt nie interesował, poza oczywiście profesorem Regulskim, senatorem Stępniem i jeszcze jakimiś paroma innymi wyjątkami. Komuniści byli w trakcie obrony po kilku zasadniczych przyczółków, tak je traktowali, to z samorządem nie miało nic wspólnego, a rząd mazowieckiego borykał się z tym strasznym kryzysem, do którego PRL Polskę wpędził. I wtedy ten jeden zapis w ustawie, że do gminy należy wszystko to, co nie jest ustawowo zastrzeżone do innych podmiotów, powodowało, że gminy spokojnie się zbrały za rzeczy, które nie mieściły się teoretycznie w ich w tym katalogu kompetencji. Cieszyn robił politykę regionalną w 91 roku. Nie było polityki regionalnej w Polsce, Cieszyn ją wtedy robił. I tak dalej. Teraz mamy kilka nadzorów, CBA, rozmaite inne instytucje pilnują nas na każdym kroku i bardzo się to wszystko usztywniło, a ilość przepisów, które wiążą nam ręce, jest o wiele, nie da się pokazać. Natomiast wtedy paradoksalnie było najłatwiej i wtedy też była największa wolność. I to marzenie z 81 roku to było marzenie o wolności. Ja chcę spytać o taką rzecz. Jeśli miałbym polską samorządność jakoś podzielić na jakieś takie okresy, to odnoszę wrażenie, że właśnie był ten zaczyn, czyli ten początek. Potem ta samorządność różnego rodzaju i różnych szczebli, która się pojawiła po roku 1999, ona stała się już płaszczyzną także rywalizacji partyjnej. Nie chcę na razie o tym mówić, być może do tego tematu wrócimy, ale pojawiła się też taka druga zmiana dla samorządności. Gdzieś w połowie lat 90. ona bardzo silnie się już zarysowała i która w Gdyni jest tak bardzo wyraźna, czyli tak naprawdę ta działalność społeczna, która pokazała, że oprócz tego, że co pewien czas odbywają się w Polsce wybory, to my mamy jeszcze też ludzi, którzy chcą w ramach wspólnoty, w której żyją, powiedzieć, że są jeszcze ważne tematy do rozwiązania, ważne sprawy do zrobienia, coś, co chcieliby dla swojej wspólnoty zorganizować, żeby się zdarzyło na ich terenie. I chciałbym Panie o to spytać, jak to wygląda z Waszej perspektywy, czy Wy się zgodzicie z taką tezą, że to była taka druga zmiana dla tej naszej demokracji lokalnej? No więc ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście organizacje pozarządowe to jest ogromna możliwość, szansa i chyba kierunek, w którym powinniśmy zmierzać w tym budowaniu samorządności. Bo ten dialog i ta komunikacja, która jest między osobami, które w końcu są najbardziej aktywne w społecznościach, no jest czymś wyjątkowym. I właśnie ta rozmowa, ten dialog powinny trwać i budują tą społeczność zupełnie inaczej. I stąd społeczność czy miasta, czy regionu budowana przez organizacje pozarządowe, czyli przez obywateli, jest nową jakością, zupełnie wyjątkową.
Ale chcę też spytać o taką rzecz, która się moim zdaniem pojawiła, jak powiedzieliśmy o tym, że ta samorządność publiczna, ona troszeczkę dostała teraz takiego sztywnego, jakby zewnętrznego, taki kształt zewnętrzny, który ją jakoś ograniczył. Pojawiła się właśnie cała masa różnych instytucjonalnych ograniczeń dla działalności samorządu. Czy takie skostnienie grozi też organizacjom pożytku publicznego, NGO-som i różnego rodzaju drobnym inicjatywom? Czy one nie mają też takiej tendencji, że jak już wygrają trzeci kolejny grant, to stają się troszeczkę takimi wydziałami Urzędu Miasta czy Urzędu Gmin? No na pewno tak nie jest. Zawsze jest to, walka trwa za każdym razem na nowo. ale to tak powinno być, myślę, że żeby było i tych organizacji przybywa, bo tych aktywnych ludzi jest coraz więcej i stąd jakby budowanie samorządności na tych osobach wydaje mi się jest przyszłością w ogóle samorządności. Ten, jakby żebyśmy właśnie nie stanęli w miejscu, gdzie te skostniałe struktury, gdzie przepisy będą nas zamykały, a szansą na otwieranie się na ludzi są właśnie ci ludzie i to jest chyba cenne. Ale też odnoszę wrażenie, to bardzo ważnym jest takie koncentrowanie się wokół spraw. Ja dlatego pomyślałem o tym, że pani Beata nam o tym też troszeczkę powie. Znaczy, to był ważny problem. W roku 90 myśmy mieli ogromną ilość nierozwiązanych problemów. Jedną z takich rzeczy, które były całkowicie nierozwiązane, było to, żebyśmy zupełnie przewartościowali sposób myślenia o osobach niepełnosprawnych. To był jakiś priorytet, ale też nie odnoszę takie wrażenie, że myśmy, jeśli już, to myśleli o tych osobach z zewnątrz, a nie myśleliśmy o tym, czego one chcą. Jestem bardzo dumna, że jestem gdynianką, ale ta duma też jest związana z pewną odpowiedzialnością. To prawda, w latach 90. osoby niepełnosprawne były spychane na margines społeczny, były zamykane w pewnych takich miejscach odosobnienia, nie były widoczne. I pamiętam, jak w 99 roku pan prezydent Wojciech Szczurek poprosił mnie o pomoc w zmianie tej rzeczywistości, takiej, żeby osoby niepełnosprawne mogły również normalnie funkcjonować w Gdyni. Powiem szczerze, nie wierzyłam, że to się uda, ponieważ mieliśmy takie zaszłości komunistyczne, tak dużo było do zrobienia, ale okazało się, że jeżeli człowiek jest odpowiedzialny za rzeczy, którym się podejmuje i ma tak doskonałych partnerów, jakimi są w Gdyni nasi gospodarze, którzy słuchają, to się udaje. Jest ta moc sprawcza. I powiem szczerze, no sami państwo widzicie, nie weszłam tutaj, tak jak pan profesor i pani Górska, po wielkim skokiem, ale wjechałam tutaj podjazdem. I ta rzeczywistość się zmienia. Osoby niepełnosprawne są widoczne w mieście, uczestniczą w różnych imprezach. I myślę, że to się w pewnym sensie udało, ale to wynika z tego, że każdy na swoim polu, w swoim działaniu, każdy z państwa powinien być odpowiedzialny za to, co robi i konsekwentnie to realizować. I wtedy są efekty. No ale do tego są niezbędni partnerzy w postaci organizacji pozarządowych, w postaci właśnie gospodarzy miasta, którzy są wizjonerami, którzy wiedzą, czego chcą i mają konkretne wyobrażenie o tym, jak miasto powinno funkcjonować. Jednak też ludzie, oprócz tego, że samorządność, znaczy, bo to też tak mi trochę zabrzmiało, że dzięki temu w Gdyni jest lepiej niż gdzie indziej, że mamy takich, a nie innych wybranych polityków na te stanowiska. A czy to jest trochę tak, że w tę samorządność już jest wpisana taka łatwość właśnie realizacji takich celów, kiedy na przykład ludzie niepełnosprawni, ludzie widzący jakieś ważne zadanie społeczne w swoim otoczeniu, no chcą coś zrealizować, coś zrobić? Ale oczywiście tak, samorządność, tak jak żeśmy na początku to panowie mówili, pewnie to zupełnie inaczej, inny wymiar miała samorządność wówczas, inny ma teraz, to jest współpraca. To jest współpraca, to jest poczucie takie, że każdy z nas może stanowić, kreować swoją rzeczywistość. I na tym polega ta praca. Współpracujemy no, na poziomie likwidacji barier, kontakta z osobami niepełnosprawnymi, właśnie z organizacjami pozarządowymi. Państwo tutaj na filmie obecni, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja prowadzi bardzo szerokie działania ze współpracy z miastem dotyczące właśnie tej integracji społecznej. Czyli jak gdyby na każdym polu, w każdej dziedzinie jest wymagana współpraca. Ja odniosłem takie wrażenie, że w tym filmie pojawiły się trzy pokolenia. Pokolenie ojców założycieli, proszę wybaczyć, dziadków założycieli, no powiedzmy.
Pokolenie harcerzy, pan prezydent wybaczy za to sformułowanie. Co prawda nie wiem dlaczego, ale nieszczęśliwie Ewie udało się znaleźć tylko takie zdjęcia, na których widać harcerki. Troszeczkę się bałem, że to pan prezydent przebrany za harcerkę, ale... Pan prezydent wolał harcerki zawsze. Aha. Ale też pojawiło się to trzecie pokolenie, pokolenie, dla którego to wszystko, o czym żeśmy do tej pory mówili, jest troszeczkę jak opowieść o żelaznym wilku, a właściwie o czasach prehistorycznych. Czyli ludzie, którzy urodzili się po roku 1990, czyli po pierwszych wyborach samorządowych, albo w każdym razie, dla których tamta rzeczywistość jest już zupełnie, bym powiedział, historyczna, a zjazd Solidarności w 1981 roku jest mniej więcej taką opowieścią jak... Tak, no mniej więcej. Chciałbym, żebyście spróbowali spojrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół samorządności z waszej perspektywy. Czy wy czasami nie mówicie w ten sposób, próbujecie nas wtłoczyć w swoje zasady, a my byśmy chcieli powiedzieć coś swoim głosem? No dobrze, w takim razie pozwolę zacząć. Na czym... Moim zdaniem, ale myślę również jako tutaj młodzież pracująca w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni, samorządność, przemiany, które zaszły właśnie po roku 1989, myślę, są takim największym naszym sukcesem, tak? Tutaj właśnie sukcesem pana profesora, wszystkich tutaj, którzy budowali tą nową rzeczywistość i myślę, że Młodzieżowa Rada Miasta, ogólnie Młodzieżowe Rady Powiatów, tworzone teraz województw, są takim najpełniejszym wyrazem samorządności. Ja też myślę, że w ogóle młodzież, która jest zaangażowana w życie społeczne, właśnie w grupy wolontariackie czy w organizacje pozarządowe, myślę, że ich działalność jest bardzo ważna i właśnie te ich działania, ich pomoc w dzisiejszych czasach, gdzie jednak często zdarza się marazm i też mówi się o młodzieży, że no jest różnie z naszą aktywnością. Myślę, że właśnie to ich działalność i ich jakby ich właśnie świadectwo jest świetnym przykładem tego, że nam zależy i że jakby mamy cały czas czynny udział w tych przemianach, które następują. Powiem tak. Urodziliśmy się w czasach, kiedy ta samorządność już była i jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni i czujemy tą odpowiedzialność na sobie, że mamy coś, o co musimy dbać. I tak właściwie chodzi o to, że my możemy decydować o tym, w jakim środowisku żyjemy, możemy kształtować naszą społeczność, no może tylko lokalną, tak, mamy wpływ na naszą małą ojczyznę i myślę, że za to jesteśmy przede wszystkim wdzięczni. Ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, które zadał kilka osób wcześniej, a jeszcze odpowiedź nie padła. Czy te ramy prawne nie usztywniają, nie powodują, że jest mniej autentyczności w tej działalności, w tej samorządności, w tym prawdziwym życiu społeczności lokalnej? Myślę, że nie, chociaż nie wszędzie. Ustawa została uchwalona w 2003 roku. Gdynia tą ustawę wyprzedziła o 8 lat, bo w 1995 Franciszka organizacjom pozarządowym i wolontariuszom powierzyła zorganizowanie Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych. Czyli Gdynia ułożyła sobie to swoje życie lokalne, zanim powstała ustawa. A ustawa nie powstała dla Gdyni. Bo Michał Guć, Wojtek Szczurek, wcześniej Franciszka, oni dobrze wiedzą, jak to zorganizować w Gdyni. Ustawa powstała dla tych, którzy bez tej ustawy niczego nie zrobili w tym kierunku. Ta ustawa ma charakter edukacyjny i ona, jakby można powiedzieć, wymusza aktywność tam, gdzie do tej aktywności nie doszło. Ale w Gdyni ta aktywność była już tak rozwinięta, że Michał do tej pory jest przedstawicielem wszystkich miast polskich w Radzie Pożytku Publicznego, ale tą robotę prawdziwą, którą robi w Gdyni dzięki temu początkowi w 1995 roku. Znaczy, my wszyscy marzylibyśmy, żeby samorządność polegała na tym, że jakaś grupa ludzi widzi jakiś problem w otaczającym ich świecie,
i zaczyna próbować go rozwiązać. Znajduje dla tej idei szerszy zakres zainteresowania, próbuje to zorganizować, ująć w jakieś dozwolone przez prawo ramy, próbuje taki cel osiągnąć poprzez działalność lokalną, w Radzie Dzielnicy, w stowarzyszeniu, w organizacji pozarządowej. Jeśli nie potrafi tego rozwiązać na tej płaszczyźnie, to, przepraszam, startuje w wyborach, zdobywa władzę w Radzie Miasta i próbuje poprzez tę Radę Miasta to zrealizować. Takie jest marzenie. Czy to marzenie jest marzeniem, czy tak naprawdę polską rzeczywistością samorządową? Dobre pytanie. No, między innymi. Ja myślę, że niekoniecznie to miałoby polegać na tym, że tworzymy jakąś grupę, która dąży do tego, żeby wejść do władz, prawda, objąć jakieś funkcje publiczne i w ten sposób realizować tę ideę. No bo przecież właśnie idea organizacji pozarządowych na tym polega, że obywatele sami tworzą pewną koncepcję i wymuszają na władzach, na istniejącej władzy pewne rozwiązania. To na tym też polega samorządność. Między innymi idea budżetu obywatelskiego, prawda, która w ostatnim czasie się pojawiła, też właśnie na tym polega, że niejako bezpośrednio obywatele biorą jakieś sprawy, jak to Regulski mówił, w swoje ręce i starają się je rozwiązać, bądź to bezpośrednio przez swoje działania, bądź też poprzez właśnie wybranych radnych czy wybranego burmistrza. Bo pamiętajmy, że jeszcze w XIX wieku na pojęcie inaczej się używało, innego określenia się używało na to, co my dzisiaj nazywamy samorządnością czy samorządem. To się nazywało samozarząd, tak? Czyli sami zarządzamy swoimi sprawami. Gdzieś tam w późniejszych latach to słowo, to wyrażenie zazniknęło, prawda, i został samorząd, ale w gruncie rzeczy istota jest taka. Sami bierzemy się za załatwienie swoich spraw. Ja zacząłem o tym mówić, o takiego spojrzeniu od dołu do góry jakby tej samorządności, między innymi dlatego, że ja czasami odnoszę takie wrażenie, że nam w tym życiu publicznym, małym, średnim, a nawet i dużym, brakuje ludzi, którzy czegoś chcą, znaczy chcą pewnych spraw dla siebie i do swojego otoczenia i dlatego to zadałem to pytanie. Ja może jeszcze chciałam powiedzieć, że te podwaliny, które zostały stworzone, są oczywiście czymś no, świetnym, tak? To jest taka podstawowa praca, która została stworzona, ale ciągle jest to proces, żeby też nie było tak, że już wszystko właściwie jest świetnie i ci młodzi ludzie mogą tylko ładnie klaskać. To jest też bardzo duża odpowiedzialność, żeby tych młodych ludzi zaangażować. No też nie jest tak, że ta nasza uruchamianie ludzi społecznie jest takie super proste, to tak nie jest, tak? Więc myślę, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby tą społeczność budować i budować właśnie, dlatego no, te organizacje pożytku publicznego są świetne, bo to są takie małe organizmy, które mogą inicjować pewne pasje, które mogą powodować, że będą realizowane jakieś wspólne cele, nie cele jednej jednostki, tylko jakiejś grupy. Myślę, że to jest ważne. Także młodzież do pracy. Gdy rozmawialiśmy o tym momencie takiego funkcjonowania właśnie organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, czy też właśnie różnego rodzaju drobnych form samodzielnego działania, co zresztą było bardzo wyraźnie widać w tym filmie, odnoszę takie wrażenie, że bardzo często te inicjatywy się rodzą się wtedy, kiedy w naszej rzeczywistości widzimy coś niedoskonałego. No to właśnie o to chodzi. Ale pytanie w takim razie, czy samorządność kończy się w momencie wtedy, kiedy tak jak na przykład Gdynianie jesteśmy zadowoleni z miasta, w którym żyjemy? Ja myślę, czy to jest początek, czy to jest koniec, czy nie, po prostu nie, no inny etap? Ja myślę, że tego końca nigdy nie ma, że to jest proces. Dopiero 40%. Właśnie. A swoją drogą to, tak prawdę mówiąc, jak się patrzy historycznie na społeczeństwo polskie, to nigdy nie było na dobrą sprawę więcej aktywnych obywateli niż 10%, 10-15%. No i tak, no, ciągle jeszcze budujemy to społeczeństwo obywatelskie. Ale chciałbym, skoro już tutaj mówię, mam ten mikrofon, to jeszcze chcę powiedzieć coś o tożsamości na przykładzie nie Gdyni, ale miejscowości leżącej obok Gdyni. Otóż samorząd przechodził takie, moim zdaniem, trzy fazy. No, powstania, pewnego umocnienia się,
szczególnie w latach 97-2001 i pewnej petryfikacji, a nawet może nawet regresu w późniejszych latach, ale nie chcę rozwijać tego wątku. Natomiast w 98 roku byłem odpowiedzialny za tworzenie mapy powiatowej w ramach rządu mazowieckiego, przepraszam, Jerzego Buzka. Tak, i pamiętam wizytę trzech dżentelmenów, starszych panów z miejscowości Kosakowo. Starsi panowie w kapeluszach przyjechali do mnie do ministerstwa, na czarno ubrani, to byli rybacy emerytowani, którzy chcieli, żeby Kosakowo, dobrze mówię? Kosakowo, znalazło się nie w powiecie wejherowskim, tylko puckim. No i są w puckim. Tak, ale pierwsza przymiarka była taka, żeby byli w Wejherowie. No i oni właśnie dlatego przyjechali do Warszawy, żeby wymóc na ministerstwie zmiany mapy powiatowej. I oczywiście osiągnęli ten rezultat. Ale w pewnym momencie oni powiedzieli, że najchętniej to oni chcieliby być w powiecie gdyńskim, bo to chodziło... Ja mówię, no ale to nie jest możliwe. To nie jest możliwe, dlatego że musielibyśmy tworzyć powiat z dwóch gmin. Gmina Kosakowo i Gdynia. Na to oni mówią, no to w takim razie, aha, ja mówię, a może lepiej niech to Kosakowo wejdzie do Gdyni, tak? Niech stanie się częścią Gdyni. A oni powiedzieli, a to nie chcielibyśmy tracić własnej tożsamości. Ja do dzisiaj pamiętam, prawda, tę ich wypowiedź i zapytałem, no bo to byli starsi panowie, czy mają jeszcze jakieś sprawy do załatwienia w Warszawie, powiedzieli, że nie. Ja mówię, może odwieźć was na dworzec, prawda? Nie, my sobie damy radę. Przyjechali do Warszawy, załatwili swoje sprawy, wyjechali i dla mnie to jest taki właśnie wspaniały przykład tej poczucia, tej tożsamości. Nie gdyńskiej, ale trochę gdyńskiej. Znaczy, ja myślę, że my mówimy o tożsamości dzisiaj trochę też nie gdyńskiej. Ja przepraszam, ja się przyznam bez bicia, ja jestem z miejscowości znajdującej się koło Gdyni, znaczy z Gdańska. Co tutaj czasami może uchodzić za coś, do czego się przyznajemy z pewnego rodzaju opóźnieniem, ale kocham Gdynię i bywam tu często, czego świadkiem jest pan prezydent Szczurek, ale chciałbym powiedzieć, co w takim razie jest z tą tożsamością, z tym takim poczuciem, że jesteśmy skądś, jesteśmy z tego miejsca dumni, chcemy dla tego miejsca jak najlepiej, i budujemy taki ten patriotyzm od dołu, od tego, że pierw jesteśmy Gdynianami, pierw jesteśmy, nie wiem, z Chylonii, a może nawet jeszcze z jakiejś innej dzielnicy, potem jesteśmy Gdynianami, potem jesteśmy, i teraz pytanie, jesteśmy Pomorzanami, jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, jak to wygląda? No chciałbym was o to spytać, bo to jakby to powiedzieć przyszłość i nadzieja. Znaczy ja może powiem we własnym imieniu. Tutaj pan profesor wspomniał właśnie o Kosakowie. Ja od paru lat jestem mieszkanką właśnie tej gminy, ale zawsze chodziłam tutaj do przedszkola, w Gdyni chodziłam do przedszkola, do podstawówki, do liceum, też również chodzę w Gdyni i no ja się czuję gdynianką, tak, mimo tego, że na dowodzie mam inną miejscowość, tak, to czuję się gdynianką, bo tutaj jednak mam swoje grono znajomych, swoją społeczność, w której żyję, w której czuję się dobrze i tutaj jakby działam właśnie w Gdyni, a nie w żadnym innym miejscu. A chciałbym spytać, bo to dla mnie ciekawe, czy potem Pomorze, czy potem Polska, czy potem... Ja myślę, że mieszkanka Trójmiasta. Ja myślę, że tutaj też, też ta tożsamość trójmiejska jest istotna. I potem Polska, tak. A przepraszam, czy ja mogę taki quiz zrobić, że wy też odpowiecie? To znaczy myślę, żeby dobrze zrozumieć tą tożsamość, należy wyjść od prawidłowego zdefiniowania, co dzisiaj znaczy patriotyzm. Ponieważ nie należy go rozumieć moim zdaniem jako jakieś patetyczne czyny, ale jako pracę właśnie w codziennych sprawach, tak? Czyli utożsamiam się z jakąś miejscowością, działam na rzecz niej, ale również jestem oczywiście Polakiem, tak? Ale tą pierwszą właśnie płaszczyzną pracy, czyli dbaniem o środowisko, działaniem właśnie w tym trzecim sektorze, jest właśnie miasto. I to myślę można łączyć, tak? Czyli można być
Gdynianem, Pomorzanem, Polakiem, a nawet Europejczykiem, tak? Tak, cieszę się, że to pytanie wędruje również do mnie. Więc zaczynając od początku, mieszkam w Wielkim Kacku i bardzo kocham moją dzielnicę. Tak, w Wielkim Kacku. Następnie myślę, że... No tak, jestem Gdynianką, urodziłam się w Gdyni. Miałam przyjemność reprezentować Gdynię, ponieważ 8 lat byłam w Gdyńskim Towarzystwie Koszykówki. Nawet wywalczyłam Mistrzostwo Polski wspólnie z moim zespołem. I to jest duma reprezentować miasto takie jak to. Jestem Pomorzanką, byłam też w kadrze Pomorza. I przede wszystkim jestem Polką i jestem z tego dumna. Moja praca zaczyna się na małych płaszczyznach, w mojej rodzinie, następnie w samorządzie uczniowskim, gdzie próbuję aktywować dość trudną młodzież, sportowców. Następnie Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni, czyli tu już jest, w sumie chodzi o oddziaływanie na środowisko rówieśnicze. Pracuję z Kingą, z Krzysiem i tożsamość. Utożsamiam się z Gdynią, dlatego że działam na jej rzecz, dlatego że mogę się z nią identyfikować, czuję jakąś swoistość, przynależność i jestem z tego dumna. Ja chciałbym zdradzić pewną tajemnicę, że bardzo się ucieszyłem, żeśmy zaczęli mówić o tym patriotyzmie, bo to jest też jakieś przesłanie tego cyklu, w którym uczestniczymy, czyli tych filmów, które powstają i tego naszego spotkania, takie tło tego wszystkiego. I ten wątek tego patriotyzmu współczesnego jest chyba w tym względzie bardzo ciekawy. Ja nawet przez chwilę pomyślałem, że to jest taki dobry moment, żebyśmy też oddali głos tym wszystkim, którzy znajdują się poniżej tego proscenium. I pomyślałem sobie, że ze względu na to, że Muzeum Historii Polski jest takim patronem tego przedsięwzięcia, to ja może pana nawet jakoś wywołam do głosu. Jak pan sobie usłyszał tutaj, że ktoś jest patriotą Wielkiego Kacka albo patriotą Gdyni, choć mieszka w Kosakowie, to jest takie szukanie tej tożsamości jutra, a potem zaraz zadam pytanie panu prezydentowi Szczurkowi, jeśli się mi uda oczywiście. Wszyscy skaczą. Witam, wywołał mnie pan, jestem nieprzygotowany, ale powiem. To znaczy patriotyzm jutra, właściwie tak naprawdę to przed naszymi oczami jest patriotyzm, można powiedzieć, dziś. Natomiast to, co jest niesamowite i to jest moja osobista w tej chwili refleksja, to pasja i zafascynowanie. Zafascynowanie ludźmi, zafascynowanie miastem i to jest właściwie, można powiedzieć, praca i to, co tutaj powiedzieliście wcześniej, to znaczy o tym, ta codzienność. Codzienność i te zwykłe rzeczy i to jest ten pierwszy poziom. Natomiast, i to jest też przykład dla innych, i tu powiem anegdotę osobistą, to znaczy no, osobistą w tym sensie, że jak to porusza, to znaczy, można powiedzieć, miasto Gdynia porusza nie tylko dziś, ale otóż mój syn 12-letni kilka miesięcy temu musiał przygotować lekcję na temat Gdyni, powstania Gdyni, ale również historii współczesnej. I po kilku godzinach pracy przyszedł do mnie i zapytał się, jak to jest możliwe, a jeszcze ciekawostka jest taka, że w jego klasie, przyznam się, mieszkam w Warszawie, w jego klasie jest potomek pana Romera. Zresztą w każdym bądź razie mój syn po kilku godzinach pracy powiedział, jak to jest możliwe, że w ciągu tylu lat to miasto powstało i potem był zafascynowany dalej historią po roku 89. Ale czym był zafascynowany? Właściwie ludźmi tak naprawdę. I tu jest klucz. I tak naprawdę ja osobiście jestem pod ogromnym wrażeniem i ten aspekt właśnie, szczególnie ten aspekt związany z tym, co powiedziałeś o tym jakby pełniejszym wyrazie samorządności, tak, to zaangażowanie młodych ludzi, to wydaje mi się, że to jest, gdyby tak podsumować, tak, edukacja, że patriotyzm jutra, ale tak naprawdę patriotyzm dziś. Dlatego dziękuję za te słowa, które on powiedział i przy okazji podzieliłem się osobistą refleksją i fascynacją mojego syna Gdynią oczywiście. Znaczy ja chętnie wykorzystam pana Wojciecha Szczurka teraz przez sekundę. Przepraszam pana prezydenta za wywołanie do tablicy, ale to nie jest też takie proste. Znaczy mówiliśmy o tym takim momencie, w którym
znalazły się samorządy. Przepraszam, że zadam trudne pytanie, czy teraz jest trudniej, bo żeśmy zaczęli o tym mówić. Trudno się dzisiaj na tej sali oprzeć takiemu przekonaniu, że jesteśmy w jakimś sensie w drodze. Ojcowie założyciele, nisko się kłaniając, proszę zwrócić uwagę, że pasja zmieniania rzeczywistości jest taką pasją, którą jak się raz posiądzie, to się trudno jej wyzbyć. To są osoby, które pomimo tego, że sięgamy dzisiaj do historii niezwykle odległej dla wielu młodych ludzi, roku 81, pierwszego zjazdu Solidarności, to są osoby, które do tej pory, każdego dnia odciskają swoje niezwykle silne piętno, walcząc o to, o czym zamarzyły sobie kiedyś w młodości. I pewnie walczą dlatego, że trzeba o to cały czas walczyć. Jesteśmy w jakimś sensie w drodze, zmieniały się czas. Ja mam wielki zaszczyt należeć do pokolenia, które miało wybitne szczęście. Myśmy w swojej młodości wczesnej nie marzyli, że będziemy mieli szansę wpływać kreatywnie na rzeczywistość. To nasze osobiste doświadczenie, stykanie się z tym wielkim światem, wielkich zmian, bycie wspólnie z Michałem, ale też paroma innymi naszymi przyjaciółmi, wtedy na zjeździe Solidarności, przyglądanie się tym wielkim rzeczom historycznym, które się działy, miały dla nas niezwykle silne znaczenie, w jakim sensie nas konstruowały. Ale myślę, że, przepraszam za taką dygresję historyczną, ale dzisiaj ten film wywołał wiele fantastycznych wspomnień i przypominał o tej wielkiej idei. Rzeczywiście rok 90 to był rok wielkich marzeń. Zmieniamy rzeczywistość, bierzemy sprawę w własne ręce, choć rzeczywiście nieprzygotowani. Byliśmy grupą amatorów o wielkich marzeniach. Gdynia, tu wrócę na moment do tych kwestii tożsamości, jeszcze miała wpisany taki bardzo silny element wynikający z tej krótkiej, ale bardzo bogatej, takiej sążnistej historii, w której dla nas wtedy świadomość, że to miasto powstawało tak niezwykle dynamicznie, tak szybko, to jest bardzo wysoko ustawiona poprzeczka. Że sami nie poradzimy sobie, że musimy to robić wspólnie z mieszkańcami, że to, o czym mówi pan profesor, ta samorządność oznaczała, że chcemy się rządzić, ale nie jest tak, że prezydent, nie wiem, radni, urzędnicy, osoby zaangażowane nabywały takiego przekonania, że one wszystko wiedzą, że one znajdują jakąś cudowną receptę. Ta recepta była pisana każdego dnia w rozmowie z mieszkańcami. Stąd te pomysły i pomysł, znakomity pomysł Michała Gucia o tej samoorganizacji, organizacji pozarządowych. To były takie kolejne szczeble, które były budowane w przekonaniu, że my tak naprawdę tą siłę możemy budować z energii mieszkańców naszego miasta. Ta energia była realizowana w dziesiątkach, setkach różnych przykładów, dawała przepiękne inspiracje do codziennego działania. Tutaj na moment wrócę do takiego wątku, który myślę, że jest dla nas może nie nazywany, ale bardzo istotnym imperatywem codziennego działania od samego początku samorządności. Mianowicie, trochę próbując definiować, czym ta samorządność jest, mówiliśmy, że mieszkańcy, obywatele się organizują wtedy, kiedy są z czegoś niezadowoleni. A drodzy Państwo, naprawdę, mówię to z czystym sumieniem, można to budować nawet jeszcze inaczej. Zadawać pytania, jakie mają marzenia. Bo wtedy, kiedy oni organizują się dlatego, że są z czegoś niezadowoleni, to oczywiście możemy znajdować takie bardzo demokratyczne płaszczyzny rozwiązywania konfliktu. Ale kiedy zadamy sobie pytania, jakie mieszkańcy mają marzenia, zadamy mieszkańcom, którzy są zorganizowani w organizacjach, aktywnym mieszkańcom, będziemy ich zachęcać, będziemy pokazywać, że warto być aktywnym, będziemy czytać te marzenia, a potem starać się je realizować, to się buduje zupełnie inna atmosfera wokół tego, co się w mieście dzieje. I teraz dopiero wrócę na jednym zdaniem. Pewnie dzisiaj troszkę ze smutkiem patrzymy na ten proces, pan profesor delikatnie go nazwał pewnym regresem. Drodzy Państwo, no cóż, znowu władza w państwie, władza rządowa, władza parlamentarna uwierzyła, że ma cudowną receptę na wszystko, co dotyczy społeczności lokalnych. I to pewnie często tak jest, że środki, możliwości, akty prawne dają wielki wpływ na rzeczywistość.
ale gdzieś gubimy po drodze w tych dziesiątkach, setkach regulacji, tych stosach, których Andrzej Porazki pokazywał, nie wiem, czy ich jest tyle, czy jeszcze więcej, tych takich gorsetach, które są budowane każdego dnia, funkcjonuje się niełatwiej. Niełatwiej, bo z jednej strony mamy inne marzenia. Drodzy Państwo, 10 lat temu, 20 lat temu nasze marzenia były zupełnie inne o otaczającym nas świecie niż dzisiaj. I to wspaniałe jest. Ja dzisiaj słucham niezwykle mądrych tutaj wypowiedzi przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta i jestem głęboko przekonany, że my dzisiaj musimy próbować, pomimo tego, że nie jest łatwiej, pomimo tego, że te gorsety rosną i wydaje się, że to jest jakiś trend, że ktoś tam przestawił to z tym, że przestaną że gdzieś klasa polityczna przestała wierzyć, że Polacy się lepiej samozorganizują na dole, że my nadal będziemy potrafić szukać tej drogi do realizacji tych marzeń, do realizacji wyzwań, że będziemy w tym dialogu budować rzeczywistość. I drodzy Państwo, nie przejmujmy się tymi ograniczeniami, tymi trudnościami, bo nigdy nie było tak, że sprawy były proste. I nigdy nie było tak, ja bardzo dziękuję realizatorom tego filmu, to piękny film, taki poruszający, taki dotykający duszy Gdynian, ale oczywiście świat nie jest też taki piękny i prosty. Jestem bardzo wdzięczny za tego dżentelmena, który w pewnym momencie wychodzi i mówi infoboksie, no postawili tu taką landarę. Bo myślę, że na tym też polega dialog, żebyśmy słuchali tych niezadowolonych, żebyśmy szukali tego, co ludzi nurtuje tak w takim sensie krytycznym. I myślę, że to także jest pewna fundamentalna wiara. Więc ja myślę tak, nie jest łatwiej, szkoda trochę tej wielkiej emocji, takiego ducha samorządowego, który kiedyś łączył wszystkich Polaków i wszystkich polityków, ale chcę powiedzieć, że w samorządności jest taka siła i taki potencjał, że pomimo tego ja wierzę w to, że my w tej drodze będziemy kroczyć i będziemy tą samorządność budować, spełniając oczekiwania kolejnych pokoleń Gdynian, licząc na to, że właśnie dzięki Młodzieżowej Radzie Miasta, dzięki społecznym organizacjom pozarządowym, dzięki aktywności Gdynian będziemy umieli czytać i kolejne pokolenia będą brały tą pałeczkę i szły dalej, będą dodawać do tej rzeczywistości swój wkład, patrząc w historię, ale też patrząc w przyszłość. Myśmy chyba znaleźli taki klucz, ta wola zmieniana, ona się natęża i słabnie, ale nie mija. To chyba jest czymś, czego Gdyni i wszystkim miastom w Polsce należy życzyć. Piękna puenta, oby stała się ciągle. Ja przepraszam bardzo, że muszę do pewnego stopnia tę naszą dyskusję limitować czasem, bo my mamy taki obowiązek i przyjemność z połączenia się za chwilę z naszymi przyjaciółmi, którzy znajdują się także w Wejherowie i Gniewinie, ale to nastąpi za sekundę dosłownie. W związku z tym liczę na takie jedno zdanie końcowe, jeśli chodzi o Państwa. Słucham. Jako ktoś, kto obserwuje Gdynię od dawna, ale nieco z pewnego dystansu, wydaje mi się, że ta tożsamość gdyńska to nie tylko ta historia, o której Pan Prezydent Szczurek mówił, ale w dużej mierze postać księdza Jastaka. Ja się z nim zetknąłem właśnie w 80 roku, później wiele się o nim dowiedziałem. No, był traktowany jako król tutaj Kaszub i o tej postaci Gdynianie nie powinni zapominać. W przyszłym roku mamy stulecie jego urodzin, planujemy rok obchodów tej historii. Ja teraz nie będę mówił już po tych łączeniach, opowiem o tych harcerkach, o których mówił pan prezydent Szczurek, a które były tam na filmie. Ja tylko mogłabym dodać tyle, że rzeczywiście nie może być zmarnowany ten potencjał, który jest na dole w ludziach i w tych organizacjach i mam nadzieję i wierzę w to, że to będzie się przekładało na współpracę. Tutaj patrząc na młodych ludzi, chciałam powiedzieć, że ja zajmuję się głównie zmianą mentalności, stereotypów, jakby takiej wzajemnej tolerancji, a z młodymi ludźmi to w ogóle nie ma problemu, bo oni już wiedzą, o co chodzi. I to jest naprawdę czysta przyjemność mieć was za partnerów. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to była ogromna przyjemność brania udział w tym filmie i bardzo dużo rzeczy dowiedziałam się też jako mieszkanka tego miasta, bo w życiu bym nie pomyślała, że Gdynia na
tak wielu polach odnosi sukcesy. Także bardzo dziękuję realizatorom filmu z mojej strony. Ja także chciałbym podziękować ze swojej strony, jak również całej Młodzieżowej Radzie Miast, ze strony całej Młodzieżowej Rady Miasta za możliwość udziału w tym przedsięwzięciu. I tak na koniec myślę, że wiele zostało zrobione, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. A ja chciałabym powiedzieć, że dzisiaj właśnie zrozumiałam, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży i zrozumiałam, że my jesteśmy przyszłością tego miasta i powiem tylko, że możecie na nas liczyć. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Ona oczywiście się nie kończy, ale teraz się połączymy, a potem możemy już, że tak powiem, w kuluarach opowiadać sobie te wszystkie rzeczy, o których, które nam były obiecane. Nie, nie, zostańmy, zobaczymy jedynie na tym ekranie za nami. No właśnie, no właśnie zobaczyliśmy już tak naprawdę to, co dzieje się gdzie indziej. Choć nasze obowiązki, jeśli chodzi o te dyskusje, które się toczą, za chwilę nastąpią. Ja myślę, że za chwilę się połączymy i za chwilę też usłyszymy różne rzeczy, które się tam będą działy. Myślę, że tak naprawdę naszym kluczem do tych naszych dyskusji, które żeśmy... No właśnie, teraz się połączymy, jeśli można. Agnieszka Michajłow, która znajduje się w Wejherowie, ja myślę, że w tej chwili już jest pora, żebyśmy jej opowiedzieli, co działo się w Gdyni. Ja myślę, że to jest właśnie dokładnie ten moment. Chcę powiedzieć, no właśnie, oni nas zobaczą. Technika, jak zawsze, jest czymś, co stanowi wielkie wyzwanie. W związku z tym chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Gdynię, to myśmy byli bardzo szczęśliwi, bo obejrzeliśmy film o tym mieście. I mieliśmy też okazję chyba niezwykłą porozmawiać trochę z bohaterami tego filmu i porozmawiać o tym wszystkim, co jest, jeśli chodzi o gdyńską samorządność, specyficzne i szczególne. Ja myślę, że nawet jeśli się patrzy na to z Wejherowa czy z Gniewina i nie ma w tym chyba nic złego, patrzy się na Gdynię w wielu sprawach, to pewnie z pewną zazdrością, dlatego że w Gdyni czasami wcześniej, a czasami silniej udało się zrealizować wiele ideałów samorządowych. Ja myślę, że mówiliśmy trochę o tym fenomenie gdyńskim i mówiliśmy także o tym, jak bardzo można zrealizować te marzenia, które kiedyś przyświecały twórcom polskiej reformy samorządowej w takiej praktyce. I o tym także, co jest chyba ważne, o tym, że jeśli chodzi o tą wolę zmieniania samorządów i zmieniania rzeczywistości wokół nas, to chodzi o to, aby ją pielęgnować, żebyśmy mieli taką sytuację, w którym w każdym pokoleniu pojawią się ludzie, którzy chcą zmieniać nasze otoczenie. I teraz jest chyba już moment, kiedy Agnieszka Michajłow opowie nam to, co udało się wydyskutować w Wejherowie. Zapraszam. Znaczy, my już dużo nie obiecujemy naszym kolegom z Gniewina i z Wejherowa. Fenomen gdyński widać wokół i myślę, że nie będziemy się przekrzykiwać, jeśli chodzi o sukcesy i zadowolenie ze swoich miast, bo ja odnoszę takie wrażenie, że jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na sukces reformy samorządowej, to on nastąpi wtedy, kiedy wszystkie polskie miasta, gminy, powiaty i województwa będą pełne obywateli, którzy będą zadowoleni z miejsca, w którym żyją. I tak naprawdę wszyscy chyba liczymy na to, że taka będzie puenta tej samorządowej historii, ale oczywiście to nie będzie oznaczało, że nie będą wciąż mieli marzeń, które będą próbowali realizować. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, zarówno tu w Gdyni, jak i w Gniewinie i Wejherowie za udział w naszej dyskusji i Ewie Górskiej oraz wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, że stworzyli wspaniały pretekst do tego, żebyśmy się spotkali. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Jeszcze opowiem o tych harcerkach, bo obiecałem. Nie, my mamy takie miejsce, gdzie możemy do końca dzisiejszego wieczoru opowiadać o harcerkach, bo mamy herbatę i kawę, przy której bardzo dobrze się opowiada o harcerkach.